Słuchajcie, akcja ratunkowa drona. Tata wylądował gdzieś tam na którymś z tych drzew, w tym naszym lasku, za naszym ogrodem. Musimy iść go znaleźć, no i ściągnąć z drzewa. No to najwyższe drzewo tu. Ale widzisz go gdzieś? Nie. Gdzie trzeba potrząsać? Ja rozłożę prześcieradło jak coś. Nie, tam jest tam, no. Najwyżej rozłożymy prześcieradło i będziemy go zrzucać. No inaczej. Jest tam, ale nie wystartujesz z drzewa. Chciałam potrząsnąć się drzewem, pniem, ale zobaczcie, jaki to jest kawał drzewa. Ani drgnie. I tam 15-20 metrów wyżej jest nasz dron. Ale dobrze w ogóle, że lokalizacja i że pika, że go znaleźliśmy. On dobrze, bo jest mały, to może mu się jako tak nic nie stanie. To jest najgorsze. Ale ja tu mogę z górki. Co? Zmiłował tam się. No ale jak z górki rzucisz, to ci drzewa zasunie. No wiem. Bo musi stąd rzucać. Dobrze to... No bo tam z góry między, no. Tam jakby się, wiesz. Akcja ratunkowa drona nadal trwa, idziemy do domu po wędki. Będziemy próbować wyrzucić ciężarek i zaczepić o drzewo. I w ten sposób to jakoś wstrząsnąć, bo inaczej nie ma rady. Mieliśmy nadzieję, że zacznie wiać. Może dron spadnie, przygotowałam takie lądowisko z prześcieradła. No ale jeszcze za słabo wieje. Ładnie, czekaj. Masz go? Wyżej trochę, nie? I to jest właśnie ta precyzja wędkarska. Piękny rzut. Tarek właśnie łowi drzewo. Okej, chcę przerzucić jeszcze. Tam tata będzie łapał drona w prześcieradło. Tak, to się musi udać. Ojeju, jeju. Jesteś super wędkarzem, łowi drzewa. Słuchajcie, plan jest taki, że Darek wyrzucił ciężarek do góry, zrobił, zahaczył o gałęzie i spuścił w dół. I teraz będziemy wciągać linę przez ten ciężarek. Darek będzie wędką wciągał do góry. Rozumiecie? Czyli tutaj jest wędka, u góry zaczepiona jest właśnie żyłka i teraz będziemy linkę do góry wciągać na drzewo. Nie, zahaczyk. Zahaczyk lepiej będzie. Tu wydam. O. Nie spadnie może. No nie, no zadzior jest, nie powinien spaść. No dobra, wyciągnij. No. I w tym sposobem właśnie wciągamy linę do góry na drzewo i wtedy będziemy mogli strącać drona. No tacy jesteśmy pomysłowi, Darek, tak? No, pomysłowi jesteśmy straszni. No. Popuszczaj Milku bardziej. No. Wypatrz, jaka jest wysokość. Widzisz? No. Krótka lina. Drugie podejście, bo nam się żyłka zerwała. Na lewostka. Dron nadal jest na wysokości 20 metrów. Tata z Darkiem będą go próbować strącać. Ja mam nagrywać, jak dron rozbija się o ziemię. Znaczy mamy nadzieję cały czas, że wyląduje albo w tym małym prześcieradle, albo uda nam się go złapać, albo po prostu przy upadku nie ucierpi. No. Taka u nas sobota. Jeszcze pasowało, żebyś się cofnął. Przyciągnął tą żółtę. O! Jeszcze się cofnij. Jeszcze, bo... O, widzę go! No! No. Jeszcze się to... No tak, szarp właśnie, może się faktycznie uda. Rusza się w ogóle? Tak, to cały... Tak! Trzyma go gałąź jeszcze przed. Ta, co trzyma żyłkę, wiesz? Ale może się uda go trochę strącić. Może się ześlizgnie, wiesz? No. Ale ruszał tak, a nie spadł.
ruszaj, ruszaj. No on tak, kurczę, patrz, on się zawiesił jakby na jednym skrzydle, śmigle w sensie. No bo on już tak wisi faktycznie bokiem. Widzicie drona? O, o, leci, leci, leci! O, zawiesił się nad tobą. Jezus, chyba nie nagrałam, jak spadł. Co z nim? Pokaż. Super. Drona całego. Cały. Nawet śmigła nie uszkodzona. Dziękuję. Pokaż. Jezu, a miałam na przybliżeniu, chyba nie nagrałam, jak upadał, ale... O, i cały jest, nic się nie stało. Ale on wpadł, zahaczył się tutaj u góry o gałąź, no, chyba. Gałąź. Nawet nie wpadł do tego. O, czyli jest, sukces. Mamy sukces. 20 metrów upadek. Zaliczył. A tak to by wpadł do tej. Do tej, czyli dobrze rozłożyliśmy. Kurczę, jaka precyzja. Udało się. Do przodu jesteśmy, nie do tyłu. Tak, to jest tak na marginesie nowy dron, który dopiero testujemy i przeżył chrzest. Jak to dobrze mieć wędki, nie? Tak, wędki. I jeszcze chcemy wam tylko powiedzieć, że ten dron ma lokalizację, dzięki temu go znaleźliśmy, bo tata latał dosyć daleko na trybie sportowym, no i tam właśnie wylądował na drzewie, więc dobrze, że on raz, że miał sygnał, tak, że pikał, i dwa, że miał tą lokalizację.